Jaworznicka policja szuka sprawcy zdarzenia drogowego, do którego doszło na ulicy Zwycięstwa w Jaworznie Jeleniu. Tuż po godzinie 8 rano przechodni na ulicy Zwycięstwa zauważyli połamany przydrożny słup energetyczny. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Na ulicy leżały uszkodzone przewody energetyczne. Jak udało się nam dowiedzieć, wszystko wskazuje na to, że winę za uszkodzenie słupa ponosić ma kierowca ciężarówki, bo właśnie do takiego typu samochodu lusterko znaleźli na miejscu funkcjonariusze policji. Te przypuszczenia mogą potwierdzać też sam sposób uszkodzenia słupa. Policjanci apelują do świadków zdarzenia. Każdy, kto widział moment zniszczenia słupa, uszkodzony pojazd lub sprawcę zdarzenia, proszony jest o kontakt z dyżurnym jaworznickiej komendy.